I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Siemana wam wszystkim, tutaj Popa w kolejnym materiale z cyklu Czym bym jeździł, gdybym jeździł. Dzisiaj porównamy sobie te dwa samochody, czyli Nissan Evo i BMW M3 z serii E46 Touring, czy Touring, Touring to kombi. W każdym razie, którym z tych aut wolałbym jeździć? I tak jak jestem fanem, tak jak wiecie, BMW i za BMW oddałbym wszystkie kosztowności świata. Tak, w tym przypadku wolałbym i wybrałbym Mitsubishi Evo Lancera, ponieważ jest on związany z serią filmów Szybcy Wściekli. Konkretnie to z Tokyo Drift oraz z Szybcy i Wściekli 2, gdzie swoje Evo miał Brian O'Connor, czyli Paul Walker. Jeżeli miałbym budować jakiś samochód, to tak jak ostatnio, jestem fanem pojedynku Duda kontra Szafrański, to wybrałbym Evo. Po pierwsze z tego względu, że ładniej wygląda w wersji Evo niż zwykła M3, powiedzmy. Chociaż ja M3 lubię, ale M3 w wersji E46 nie za bardzo mi się podoba, a poza tym do zwykłej M3 nie wsadziłbym wózka złożonego, a do Evo raczej już tak. Poza tym zwykła M3 w wersji M3 jest zrobiona z wersji coupe, czyli z tej krótszej, a Evo jest w wersji sedan, czyli jest większy, ma też pojemny bagażnik. Miałbym problem pewnie co do koloru, bo ja lubię takie kolory, które są, które się rzucają w oczy, czy to kolory, czy to okleina, ale wybrałbym na pewno coś nieszablonowego, niestandardowego, coś co rzuca się w oczy. Ale wy możecie się podzielić swoją opinią pod tym materiałem, którą wersję i dlaczego wolicie, który samochód. No i cóż, będę się starał wracać do nagrywania, aczkolwiek nie jest to aktualnie dla mnie zbyt proste, ponieważ przez to, że ostatnio douszkodziłem sobie bark i trzeba uważać przy ubieraniu czy rozbieraniu kurtek czy koszulek, bo mnie bark boli. Jestem ostatnio taki trochę wyjęty z życia, to mimo tego będę się w jakiś sposób starał dla was wrzucać nawet krótkie vlogi. Jak nie vlogi, to shortsy. No i cóż, podzielcie się swoją opinią ze mną. Czy wolicie M3 E46? Czy wolicie Evo? No i powiedzcie dlaczego
I czy jesteście fanami serii Szybcy i Wściekli? Czy wolicie dwójkę? Czy wolicie jakąś inną? I dlaczego? A na ten moment się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia. See ya!